Siemano, jestem Kornik, a to jest dalszy ciąg naszych przygód z LEGO Star Wars Przebudzenie Mocy. Dobra. Co my tu musimy tak zdobyć? Jestem trochę inżynierem amatorem. Powiedz mi, czym połatałeś ten generator pola przeciwko? Zdaje się, że tak mokrejąco. To bezpieczne. A naboje? Paliwo i ciastka. Ciastka są tutaj. Ma wiele zastosowań. Proszę wybaczyć, czy mógłby pan nam umożliwić dostęp do składu zaopatrzenia? A szadiwe kanuko ziomono haha. Dereiro people berry hehu na dinaheo. Digotejdio do ginagia mwekiogo. Ojej, obawiam się, że pan nam nie jest w nastroju do współpracy. Ze względu na panujący upał obiecano mu lody biblo jagodowe. Dlatego odmawia współpracy, dopóki obietnica nie zostanie spełniona. Nie ma sprawy. Nain Namb to bohater rebelii, który pomógł w zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci. Dostanie nawet dodatkową posypkę, jeśli tylko zechce. To samo dotyczy Hana, ale nie mów mu, że to powiedziałam. Taniec robota. A pęknięcie w pomocniczym układzie chłodzenia? O! To było... Co to było? Tak, to też była taśma. Jest w ogóle coś, na co nie nalepiłeś choć małego kawałeczka taśmy? Jasne, system podtrzymywania życia. W porządku. Dobra, co tu będzie? No, tam musieliśmy jej zużyć chyba całą rok. Dobra. Jedno tutaj. Tutaj. O, gitara. Jest zasilanko. A to tylko tego, dobra. Wszystkie składniki potrzebne do uszczęśliwienia pana Namba powinny być w tym złotym pojemniku. BB-8, możesz go przesunąć do otworu zrzutowego? No dobra, to lecimy. Jak są? A tutaj. Cóż za mechanizacja tutaj. No i? Dobra robota, BB-8. Wątpię, czy nawet Artu lepiej by sobie poradził. Te skrzynie są dobrze zabezpieczone. Do ich otwarcia będzie potrzebna spora siła ognia. Coś się załatwi. Rozwałka, rozwałka! Dobra, kto ma podejść? Ona. A, to są te.
komputera. No i... Coś tu można zbudować, widzę. Ej, ty stateczek. O, kolejny ten. Ćwiczenia strzeleckie! Dalej! No strzelaj. Nie we mnie. Tak jest, fajnie było trochę postrzelać. Dziękuję, Imri. To co? Dostarczmy panu Nanbowi te lody. Biblo jagodowe, proszę pamiętać. Był bardzo stanowczy w tej kwestii. Niedziega, ha, ha, ha. O, jakie rokłady hałdy. Jaki zadowolony kutasia, że ma lodzika. Biblo jagodowego, oczywiście. I mam ciasteczko. Dla Łukiego. Prawdziwy Jedi. Juhu! Jazda, jazda, jazda. Aha, i tam muszę wjechać, tak? Nauczycielem plastyki. Tak się cieszę, że nie muszę nim latać. To jest nas dwóch. No cóż, najważniejsza sprawa załatwiona. Jeszcze tylko paliwo i uzbrojenie. No dobra, się robi. Oczywiście zróbmy jakąś rozwałeczkę. A co tu mamy? Tam coś jest? Szybko, pomóżcie pani generał! Dziękuję. Kto mi pomoże? No to będę chyba musiał się wracać tam po chłopaków. Tą całą ekipę. Ćwiczenia strzeleckie! Dalej! Ej! Ale jazda! Chcesz zatankować? To masz pecha. Chyba że znasz język, na który jakiś idiota przestawił ten terminal. Potrzebny nam tu droid protokolarny. No, kółeczko trzeba zrobić, dobra. Droid. Droid protokolarny! Wreszcie! Zielone?
skrzyżowane, żółte. Tak, zielone. Da jałpa, a mamuna. Ina co? Ina na to? Ina mama tuna. Zasilanie dostarczone, osłony zdjęte. Jeśli będziesz miał później chwilę, mój opiekacz przestawił się na jawaski, więc przydałaby się jeszcze pomoc. Spoko. Turej musi być. Uhu, to był cios. Wołka. Aha, to są trzy elementy, dobra. Juhu, jedziemy. Dobrze, jeszcze tylko rakiety wstrząsowe. A to paliwko mamy. Ej, chłopaki, bo tam chyba było ten. Z tego co pamiętam, trzeba ich było wezwać. Do przesunięcia. Tup, 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 tup. Jakieś rozwałeczkę przy okazji? A jak? Dobra, rozwałka zawsze jest w cenie. Płat? Pchać chłopaki, aż wam dym uszami pójdzie. To rozwołko. Aha. Finn, możesz mi pomóc? Mógłbym. Dalej, zabierzmy to na pokład. Dobra, gdzie jeszcze jest ten trzeci samolocik? Mnie interesuje. Jakby rozwalić to po tych lodach. Czy może być ten trzeci samolot? Że tutaj. Hmm?
tu Luke. Vader. No to tam u góry się składają te elementy. Dobra, trudno. Czemu nie zabierają? Dobra. No to mamy wszystko. Coś się może przyciąło. Wszyscy na pokład! Natychmiast! Pewne rzeczy się nie zmieniają. Prawda? Doprowadzasz mnie do szału. Takie amory. Jeśli spotkasz naszego syna, sprowadź go do domu. No i mamy zakończenie ruchu oporu. Jak prawdziwy Jedi, odblokowany kolejny złoty. No dobra, to ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku LEGO Star Wars Przebudzenie Mocy. To trzymajcie się, cześć.